Mimo że był poligloto, był niestety też idiotą. Król Korybut, Wiśniowiecki, imię Michał, koniec lekcji. Gdy z przeżarcia doznał zgonu, właścicielem po nim tronu został prawnuk Żółkiewskiego, chodzi tu o Sobieskiego. Mąż wszechstronnie wykształcony, w ciężkich bojach zaprawiony, ze Szwedami i do tego pod komendą Czarnieckiego. Jan Sobieski, aż do deski. Gdy kozaków z tatarami rozbił pół pod Podhajcami, Jan Kazimierz za tę sprawę dał buławę mu niebawem. Gdy z kolei Husajn Pasza pod Chocimiem się napraszał, kurtem zrobił z niego detal króla, tym zyskując etat. Sławił się obroną Lwowa, odzyskaniem Mochylowa oraz Baru i Wrocławia, co go w rzędzie tuzów stawia. Jan Sobieski, aż do deski. Pod żurawnem znów Turczyna z dużym skutkiem powyżynał. Sam Mustafa Wielki Wezyr, choć zwycięstwo szczerze wierzył. Gdy się zmierzył z nim pod Wiedniem, przegrał z Jankiem wprost haniebnie. Marcin Kącki tam wybitnie obsługiwał działobitnie i rozsławił swoje imię, tak jak wcześniej pod Chocimiem. Później Turków za Śranami okrył Jan pod Parkanami. Jan Sobieski, aż do deski. Zaciężnego wojska stronę brał, bo lepiej wyszkolone. Pospolite zaś ruszenie zlikwidował, uzbrojenie zmienił i ujednolicił, a priorytet dał konnicy. Gdy ruszała w bój husaria, to wróg krzyczał: Jezus Maria! I na polu też potrafił błysnąć epistolografii. To spod jego wyszły ręki listy wszak do Marysieńki. Miał Sobieski też zakusy, by odzyskać dla nas Prusy. Lecz nie wsparli go magnaci i Francuzi francowaci. Mecenasem był malarzy, Wilanowem nas obdarzył. Chociaż mógł nie zdziałał więcej, bo miał wciąż spętane ręce. Raz mu szlachcic Rasyń pętał, a raz znowuż Liga Święta. Choć nie żyje już Atolis, spotkasz go na Agrykoli, gdzie na koniu trwa wykuta postać jego pinka dłuta. Teraz skupcie się, psu braty, bo ważniejsze padną daty. 1667 Tatar, padł, bo Jan mu uszu natarł. Z kozakami też tak było, u Podhajców stóp to miło. Raz 6-7 trójka chodził, z Turków kroci ku patroci. Jak nie w polu w falach Dniestru, wypisali się z rejestru. 1667 tłumą Turków żywot ustał. Pod Żurawnem as Tatara robi Janek wręcz Tatara. Raz 6-8-3 pod Wiedniem Jan na Turka rusza we dnie. Stąd tu Turka, gęsia skórka i Iwaniewski udział chórka. Jan Sobieski, aż do deski. Kończąc mam was, w części ciała tej, co nawet latem biała.